przy czym to nie zmienia mojego bardzo krytycznego osądu w ogóle mechanizmu który pis wprowadził rozdzielenia instytucji państwowych między środowiska partii polityczne, no przecież mamy jeszcze Republikanów, którzy mieli swój funduszyk NCBR, NCBR. mamy różne środowiska, które, z, nie wiem, inne środowisko korzystało z Villa Plus, inne środowisko z Funduszu Sprawiedliwości, no to jest w ogóle niedopuszczalne w normalnym państwie i ja rozumiejąc, że Platforma Obywatelska wykorzystuje to w celach politycznych, uderzenia w PiS, jednocześnie całkowicie się zgadzam z tym, że, że, to poz, że to oni nie mogą mi tego nie zrobić. Dlatego, że jeśli by tego nie zrobili, to by oznaczało, że ta ekipa przy, po prostu legitymizuje to no i, i uznaje tak fajnie. Można to było robić, politycy nie będą za to odpowiadać, a dlaczego wy tego nie rozliczacie? No bo to tak będzie brzydko wyglądało, że my łapiemy tych pisowców. Nie, oni muszą, muszą to zrobić. To, to na pewno jest element gry politycznej, osłabienia pisu, który, jak widać po wyniku w wyborach europejskich, wcale taki na kolanach nie jest. Ale oprócz tego, że jest elementem to strategii politycznej, to musi to być dokonane po to, żeby w Polsce i, i po to, żeby w Polsce kiedyś funkcjonowały normalne zasady i nie było takiego złodziejstwa, i po to też, żeby nowa ekipa, nikt w nowej ekipie, bo to też moim zdaniem jest prohibicyjne działanie Donalda Tuska, żeby nikt nawet w nowej ekipie nie, nie pomyślał sobie, że, e, e, że my możemy mieć swoją willę plus. Nagranie i produkcja studio plac.